Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale Na tym kanale, dokładnie na tym Ekonomia Johna Ja nie jestem John, John to jest ten na zdjęciu Także no Tak powiem przy okazji dla nowych ludzi Możecie zobaczyć na kanale jak powstał John Czy coś To nie jest w ogóle istotny dla tego filmiku Ale jest śmieszne samo w sobie Dlatego warto to powiedzieć A co do filmiku dzisiejszego Dzisiejszy film będzie o w dwóch rzeczach. Jedna to będzie to, to, to co ostatnio wrzuciłem na kartę społeczności, czyli yy, czy chcecie taki, taki film z inwestowania 100 zł, jak widzicie, 100 zł, mam na koncie yy, i żeby to zainwestować krótkoterminowo. Taki mi daliście cel. Ja powiedziałem dobrze. Jeżeli tylko jakaś krótkoterminowa inwestycja pojawi się na radarze, to wtedy automatycznie nagram ten film. Na razie takiej nie widzę, albo po prostu jestem za głupi. Mam kilka typów, ale dzisiaj omówimy sobie temat agentów. Agenci z Broken Funk i ogólnie agentów. Przyjrzymy się znowu im. Zrobimy sobie aktualizację do poprzedniego odcinka o nich, taki jak był. Omówimy sobie, czy tam ten odcinek właściwie powiedział, to. Prawda o tych agentach, czy rzeczywiście tak to wygląda, jak nam ten film mówił. Przyjrzymy się trochę wykresom, powiemy czy warto w nie inwestować, powiemy czy warto było wcześniej w nie inwestować, jakie są zwroty z nich, jakie są zwroty w porównaniu do innych rzeczy. No i co, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie i lecimy. Także agenci, wejdę sobie na rynek, żeby specjalnie wpisać wszystkich agentów, jacy tylko są możliwi. No, bo jeżeli jednak będziemy patrzeć tylko na Broken Funk, no to a, tak średnio, a, jak tutaj się tych agentów wywoływało dziadów. Agenci, agenci są pierdolnięci Żartuję. Kolekcja. Agenci z Broken Funk, szukaj. I agenci z Satera Web, szukaj. Aj, też tych z Broken Funk też. Dobra, przyjrzymy sobie ich na w taki sposób. Na razie jeszcze rap web. Zobaczymy sobie najdroższy. Jaki jest jego skok? Jak to właściwie wygląda długoterminowo? No, jak widzicie, raczej tego wzrostu tutaj nie ma, chociaż jakiś on jest. Są to takie gdzieś. Jest to jakiś wzrost w sumie, ale jest to też taka. Nieco stagnacja, która bardziej jest związana z tym, że w pewnym momencie mamy dostępność czegoś i jest to raczej taka stała cena. Także w sumie patrząc na najdroższego, czyli na tego, który, na którym wahania powinny być największe, no, 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 no nic się na nim nie dzieje. Tak dlatego pójdziemy sobie na Broken Funk. I tutaj zaczyna się robić ciekawiej. Dlaczego? Ponieważ ostatnimi czasy, jak widzicie. Numer K, którego ja sam posiadam, wywindował bardzo mocno do góry. Z ceny 35 zł do aż 40. I kiedy popatrzymy sobie na wcześniejsze spadki, to wtedy, kiedy ja je osobiście kupowałem, wtedy też nagrywałem, że warto je kupować. No to zobaczymy po prostu strasznie duży przeskok cenowy. Którym, nawet co, co ciekawe, wybił się ponad wcześniejszy pik, który był budowany przez kilka miesięcy. Ten niby też jest budowany przez kilka miesięcy, jednakowoż ta sytuacja, która miała miejsce w tym miejscu, no jest moim zdaniem totalnie odjechana, i <laughs> warto na to w ten sposób zajrzeć. E, jakie były moje prognozy odnośnie tych agentów? Prognozy były następujące, że będzie to bardzo dobra liniowa inwestycja. E, <laughs> nie warto kaszleć, nie kaszlicie na filmach. Ale ja mogę. E, ale ogólnie. Mm, jakby to powiedzieć, czy to jest liniowa inwestycja? Jest, jak najbardziej. Co ciekawe, to to, że tak naprawdę każdy z agentów z Broken Funk, jak możecie zauważyć, jest liniową poniekąd inwestycją. Zawsze te agen ci agenci lecieli do góry. To, co jest ciekawe, to to, że właśnie numer K został wybity teraz najbardziej. A nawet kiedy popatrzymy sobie na. Feniksa tego mojego białego ulubionego anomalii. Weźcie sobie kupcie takiego jednego czy coś. To on też zaliczył ogromny progres po prostu jeżeli chodzi o cenę, ale jeszcze nie przebił tego progu. Możemy się jeszcze popatrzeć na najdroższych agentów, czyli na tego najdroższego najnajdroższego. Pytanie czy on przebił? Te, też nie. Jedynie dążą do tego. Jedynym tak naprawdę agentem, który przebił swoją, swój poprzedni pik, jest numerka. To co jest w tym ciekawe, to odpowiem od razu na pytanie, czy moim zdaniem warto w nich inwestować. I odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana, ponieważ <coughs> przez najbliższe dwa miesiące najprawdopodobniej wszystko będzie rosło. Nie ma powodu żadnego, żeby cośkolwiek miało stanieć. Nie mamy żadnej belki, która by nam weszła i powiedziała nie. Nie będzie nic rosło. Ten rok zapowiada się po prostu na normalny rok na rynku Steam. Co to oznacza? Że taki agent może jeszcze troszeczkę podrosnąć. Czy podrośnie w granicach, yy, tak jakby tego podatku steamowego, który po prostu ogranicza nas, jeżeli chodzi o handel? Nie mam zielonego pojęcia. I tutaj jest ten problem, że <laughs> dla niego w tym momencie, roz, yy, jeżeli by się ta tendencja utrzymała, a jak widzimy, ona się tutaj. W miarę, jak patrzymy na to, to ona się w miarę nie chce utrzymać, <laughs> ale jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje tutaj na wystawionych przedmiotach, raczej 42 zł będzie czymś, co będzie dla niego taką, bym powiedział, stagnacją, la, że po prostu utrzyma się na tej ilości, nawet Myślę, że w obliczu tych dowodów, jakie są tutaj pokazane, warto by było ich sprzedać, jeżeli ktoś ich ma, i po prostu zinkasować to, co się udało z nich zarobić. Ja jestem, ja jestem ogólnie głupi, ja jestem uparty, ja jestem no, no ja jestem debilem, więc ja nie będę tego robił, bo wydaje mi się po prostu, że fajnie jest mieć coś, co cały czas drożeje i jest fajne, tym bardziej, że po prostu... No nie, nie ma żadnych powodów do tego. Nie, nie ma gdzie tych pieniędzy zreinwestować. Gdzieś tych agentów jeszcze miałem. Miałem ich bodajże cztery albo coś takiego. Pewnie się okaże, że mam ich tylko trzech. Ale. Tacy trzej agenci to. Koks sprawa, więc się cieszę. No mam ich tylko trzech. Chyba, że jeszcze znajdę tą ścianę agentów. Ale nie. Ogólnie tych agentów mam najwięcej. Dlatego, no bo mówiłem to na jednym z filmów. Ogólnie wydają mi, mi się być po prostu najbardziej lukratywnie, jeżeli chodzi o wszystkich. Co ciekawe, bardzo mnie jeszcze interesuje pan agent, którego chyba nie znajdę. Nie mam pojęcia, z jakiej jest operacji, ale to jest ten agent, którego używa Anomalii. Hmm. Też miał kominiarkę, tylko był on w Ala włoskim. Takim wydaniu. I wydaje mi się, że on jest z Riptide? Panie, panie Rip Tide. gdzie pan jest? W ogóle ten, kurde, ten chłop to jest w ogóle jakaś. odpałka totalna. To, co się wydarzyło z tym chłopem, to jest XD. Chłop, co się wygenerował w zły sposób. Chyba się napis jakiś źle w. Zrobił i jest warty dużo pieniędzy. Pewnie tyle, ile tam jest wystawione, to nie no, ale o! Mamy! To jest on. <laughs> Jego cena bardzo mnie interesuje. Bo szczerze mówiąc, no to. Używa go anomalii. Jako tak głównie w sumie. Wygląda on całkiem śmiesznie. I tak, jakby też ciekawym jest to, że jego cena jest dosyć niska. Nie, nie jest on jakiś uległy na wahania rynkowe. Co mniej więcej sprawia, że będzie to raczej taka spoko długoterminówka. Jeżeli dalej będzie używał go anomalii, <coughs> gdzieś tam hypując go nieco. Nawet sam fakt, że już go używa, sprawia, że ja o tym mówię. Może być więcej osób takich jak ja, które tak uznają. Dlatego tak chciałbym na niego zwrócić uwagę. Ogólnie, agenci to jest całkiem ciekawy temat. Gdybym miał powiedzieć, czy warto inwestować ogólnie w agentów, powiedziałbym, że to ciężki temat dosyć i warto jakby w jakiś sposób się nad tym pozastanawiać. Też nie wiem, nie wiem, czy bardziej warto inwestować, a znaczy, jeżeli już warto, czy bardziej warto inwestować w tych tańszych, czy tych droższych, bo kiedy zobaczymy sobie ceny tańszych, no to rzeczywiście no ta cena jest mniejsza, ale też ewentualne wzrosty. Oczywiście w skali procentowej, to mówię w skali procentowej, też są niższe, że po prostu oni <laughs> mniejsze wartości, takie procentowe, o mniejszy procent lecą one, one, oni do góry. Teraz jest to pytanie, czy inwestując, czy nie dało się lepiej inwestować niż w agentów? Spodziewam się, że na tamten moment RMR były dobrą inwestycją, no ale dzisiaj to już backup. Yy, przy czym też wydaje mi się, że dobre inwestowanie w skrzynki w sumie yy, to, to jest dosyć ciekawe. <laughs> Bo musimy się cofnąć tak jakby do momentu, kiedy te decyzje były właściwie podejmowane. Nie możemy decydować, nie można podejmować decyzji w tył, że powiedzieć, że O powinienem zrobić tak. Znaczy, można tak zrobić, ale trzeba przeliczyć to mniej więcej, jak, jak tam wychodzi to na rachunku, nie? Yy, I Taki rachunek jest następujący. Wygląda to tak. Najlepszym możliwym inwestowaniem w obliczu wszystkich spadków na rynku Steam najprawdopodobniej było dobre reinwestowanie skrzynek. I gdyby dobrze reinwestować skrzynki, cały czas się w to bawić i reinwestować je z głową, najprawdopodobniej od momentu, kiedy były ostatnie spadki, do dzisiejszego dnia zarobilibyście kilkaset procent. Ale wymagałoby to niesamowitego skilla, wyczucia i ogarnięcia rynkowego. Głównie mówię o skrzyni Klacz, głównie mówię o skrzyni Broken Funk, ponieważ to te skrzynki święciły triumfy w tych, tak jakby, miesiącach czy momentach. I dobre ich reinwestowanie, dobre kupowanie i sprzedawanie ich było na pewno najbardziej lukratywną opcją na zarobek. Ogólnie ja jestem, jak sami wiecie, leniwym kurwonem, dlatego ja takich rzeczy nie robię. Też ze względu na to, że dla mnie ogólnie nie, nie przepadam za inwestowaniem pieniędzy w rzeczy, które kiedyś mi się nie, gdzieś nie spodobały, i robienie jeszcze raz od nich researchu. No i tak to wygląda z mojej perspektywy. Ale spodziewam się, że no to była po prostu najlepsza metoda, jaka była. Za to. Jeżeli w kontrofercie stawimy agentów, zobaczymy, że jest to bardzo dobry wzro wzrost na około 85% z wartości. Jest to wzrost, który praktycznie był gwarantowany wcześniej. Mieliśmy wszelakie powody, żeby sądzić, że to się wydarzy. Podaż w porównaniu do popytu ciągle utrzymuje się na dobrym poziomie, a nawet wzrasta, w sensie. Popyt względem podaży. I tak naprawdę w tamtej perspektywie warto było inwestować w nich. Jak najbardziej. I teraz musimy to przerobić sobie na dzisiejszą perspektywę. Czy dane się zmieniły? Wydaje mi się, że nie bardzo. Jedyne dane, jakie się zmieniły, to jest sodum numeru K. No bo tamten. Agent jakby nie było. No, kiedy, kiedy pokazywałem wam z, z zewnątrz rynku, wygląda to tak, że po prostu jest straszny schodek na 42 zł, który może być dosyć problematyczny do przełamania yy, i <laughs> będzie on wymagał troszeczkę więcej wkładu, czasowego i pieniężnego, żeby po prostu to coś przebić. Akurat tak się składa, że oni właśnie w taki sposób działają. Jeżeli chodzi o agentów. Także nie nastawiałbym się na to, aby szybko dały radę, dali radę ci agenci wzrosnąć. To takie moje zdanie odnośnie tamtego jednego. <coughs> Czy dzisiaj istnieją skrzynki, które można reinwestować i na tym zarobić? No, oczywiście, że tak. Jakie są to skrzynki? Osobiście wydaje mi się, że Prisma 2 jeszcze do 18 groszy powinien polecieć, to już mówię 10 tysięczny raz. Osobiście też wydaje mi się, że niektóre z rzeczy na pewno będą gdzieś tam drożeć. W, jak widzicie, Pryzmat 2 już kosztuje w okolicach 15-14 groszy, gdzie 15 no to jest jeszcze taka górna granica, chociaż jak widzicie, już się powoli przebija. No a do 18 została jeszcze chwilka. Gdzieś tam w marcu wydaje mi się, że powinno to dobić i powiedziałem też kiedyś, że. Przy odpowiednich wiatrach powinno to dojść nawet do 21 groszy, ale tego nie gwarantuję. To jest jedna ze skrzynek, które można sobie w ten sposób rozpatrzeć. Ogólnie chromat się podrażały, ale że już podrożały to. Za nami to jest temat. Za chwilę jeszcze omówię, naklejkę po ciężkich walkach. <coughs> to jest ciekawy temat. I skrzynie pryzmatu też są tematem, który jest dosyć ciekawy, ponieważ ich standardowa cena to 30. 32 grosze tak jak ja tu miałem je wystawione. Akurat mamy wystawione po 40 groszy w przypadku. Yy, mamy mam wystawione w takiej jej cenie, dlatego bo jest to pik przeciętny i po prostu spodziewam się, że one nie da rady go osiągnąć. Yy, a jeżeli go osiągną, no to po prostu będzie. Będzie to dla mnie całkiem lukratywny zarobek, dlatego są te w taki sposób powystawione. Yy. To co jest jeszcze ciekawe, to jest naklejka. którą wcześniej pokazywałem. Jest to ta naklejka. Naklejka po ciężkich walkach. I ona ostatnio zaczęła lecieć do góry 2 złote w ciągu dwóch dni. Zrobiła. Dzisiaj, dzisiaj mamy 9, 17 kosztowało już 6. Względem 6, 8 jest to nawet i 3 zł. To co jest ciekawe w tym, że mamy w końcu na tej naklejce przełamanie które mieliśmy zastać już na już w grudniu najprawdopodobniej dużo rzeczy się słabo złożyło akurat dlatego dla tej naklejki ale to jakby małe ma znaczenie w jaki sposób się układają wszystkie rzeczy, tutaj macie w ogóle wcześniejszy wcześniejszą bez E, wcześniejsze spadki, tutaj jeszcze wcześniejsze i tutaj dopiero jakieś wybicia e, wszystko się źle się układało dla tego przedmiotu, aż do dzisiaj gdzie tak naprawdę dalej nic się nie układa jakoś mega ślicznie bo jednak to a to no nie wróży to tego, żeby ten pik był jakiś e, bardzo stały no ale e, ogólnie ile ja zawsze jestem w dobrej wierze też mi się wydaje, że Trzeba jakoś się starać, bym powiedział, współpracować z rynkiem Steam i wierzyć w ten rynek Steam. Dlatego ja wierzę w rynek Steam. No i co ogólnie? Ogólnie sytuacja, właśnie tak jak widzicie, wygląda następująco: że no co? Mamy lekkie wybicie. Jaka jest dalsza perspektywa? no Jak zobaczycie tutaj, do, do, niemalże 30 zł udawało się dobić. W momencie kiedy, niestety, kiedy Broken Fang się mniej więcej kończyło, także to też jest taka, bym powiedział, perspektywa, która jest daleka od nas, żebyśmy byli w stanie do czegoś takiego dojść i do takiego hype'u odnośnie, znaczy z użyciem tego przedmiotu. Aczkolwiek dwa razy więcej ludzie potrafili dawać za ten przedmiot raczej nie dwa razy, bo czy tam no wiecie, o co chodzi, że po prostu w okolicach dwukrotności cena mogła być jeszcze większa względem tej terzniejszej. To co jest najciekawsze w tym wszystkim, to to, że ta cena naprawdę może tyle wynieść kiedyś. I dlatego ja zawsze traktowałem tę naklejkę długoterminowo. Jest to moim zdaniem dobra długoterminówka. Jeżeli chcecie ją kupować. Jest to moim zdaniem jeden z. W sensie jeszcze bym poczekał na, na ten moment, kiedy. Jeszcze ona spadnie, bo no to wiadomo, no nie będzie raczej się nasilała ta tendencja, tylko ona będzie już taka, że raczej leciutko sobie ucichnie. Yy, nie ma raczej podstaw do tego, aby mówić, że uuu nagle będzie kosztowała miliard. Może tak być, ale no byłoby to bardzo niespodziewane dla rynku Steam, a nawet jeżeli by tak było, to ona jeszcze raz by wtedy upadła. I może by była droższa niż dzisiaj, aczkolwiek i tak nie za, nie za droga. Byłaby w takiej. Jej cena byłaby taka, że po prostu byłaby zaakceptowana do kupienia, i nikomu by to nie robiło zbytnio różnicy, czy ją kupić dzisiaj, czy wtedy. Na przykład byłaby o złotówkę droższa, czy tam 5 złotych droższa. W perspektywie tego, że mogłaby być jeszcze droższa i mielibyśmy to jasno na, na wykresie pokazane. Także wydaje mi się, że dzisiaj akurat ja bym w nią nie inwestował, ale jeżeli ktoś ją ma, to jak najbardziej bym ją wtedy trzymał. <laughs> Teraz przejście do krótkoterminówki. Ogólnie krótkoterminówki są tak skurczbykowe, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co, w co można zainwestować krótkoterminowo. Jeżeli... Chodzi o inwestycje krótkoterminowe. To wydaje mi się naprawdę z ręką na sercu, że to jest najlepsza inwestycja. W sensie, w momencie, kiedy będzie. Hmm, jak się to słowo to nazywa? W momencie, kiedy tylko będzie się dało zainwestować w to krótkoterminowo, to wydaje mi się, że jest to najlepsza inwestycja. 20 chyba luty. Czy gdzieś to tam. Znaczy, coś takiego. To się powinno w ogóle skończyć. A nie, bo wtedy się kończy Riptide, a nie to. To mówiłem o Riptide w każdym razie, nie o tym, bo to to Sztokholm to nie mam pojęcia, co się z tym dzieje. Szczerze mówiąc. Hmm, tragedia to jest w ogóle, że Sztokholm istnieje. On nie powinien istnieć, on blokuje rynek znowu. To jest to samo, co w, z armerami. niby 20 grudnia miał być. Eee, <coughs> Mówiłem, że będzie mniej więcej podobna sytuacja. Wszyscy mówili, że będzie inaczej. Uwierzyłem wam i co? Kurde blade. Jest tak samo yy, jak z remerami. Możemy sobie prześledzić, kiedy skończyły się remery, że może ta promocja potrwa dokładnie tyle samo. Yy, może w jakiś taki sposób to ogólnie zobaczyć. To, co jest ciekawe, to to, że akurat duży hype i... Nie hype, a to, że jest duża podaż Sztokholmu. I to, że po prostu ludzie zdążyli ich kupić dużo też sprawia, że raczej RMR będą dobrze odbijały. Przynajmniej tyle dobrze. Jeżeli ktoś chce, polecam też inwestować w goldy z remerów, dlatego bo po prostu spadło one na tyle mocno, że przy ewentualnym yy, zas zastaniu tak jakby takiej sytuacji, że Stockholm by się skończył. Co to jest w ogóle za wahanie cenowe? Przed chwilą było 88? Co się dzieje z tą skrzynią. Ciekawe. Dosyć mocno wystrzeliło. No ale to nikogo raczej nie obchodzi. Eee. <laughs> Za chwilę pewnie będzie i on będziemy oglądać na jakimś złoty coś. Czy tam złoty 20, złoty 30. No ale... Jakby... No. No, no znacie moje zdanie na temat takich inwestycji. Nie, ja się w nie bawię. Jak ktoś się chce bawić, to zachęcam do zabawy. Tylko takiej z głową. Po prostu. No, jeżeli chodzi o RMR, to wydaje mi się, że goldy z RMRów mogą być naprawdę bardzo ciekawe. I to, co się będzie z goldami z RMRów działo. Ponieważ goldy z RMRów są akurat bardzo dobrą długoterminówką, która akurat będzie jest lukratywna tylko względem yy, nie samego rmr tak jak powinno być. To akurat Beka. Nie, tylko jest ona lukratywna względem. Hmm. Chociaż widzę, że Fnatic nawet nie spadło jakoś mocno, bo Face to spadło gigantycznie, ale Fnatic chyba Chyba jakoś tak się trzymało, chociaż mogę zobaczyć. No nie tak się trzymało, było trochę droższe, ale jednak 30 zł. Jak widzicie, jeżeli o to chodzi, to. Te goldy akurat są takimi rzeczami, które mniej więcej odbijają. Także tutaj jest, jest to jakieś miejsce, gdzie można jakoś rozsądniej zainwestować. Jest to ja osobiście, na przykład, kupiłbym sobie chętnie taki Astralis. Czy jest to krótkoterminówka? No, raczej nie. Jak widzicie, nawet można już sobie kupić Tailu, które wcześniej było warte niesamowite pieniądze. Dzisiaj już praktycznie jest to warte, bym określił to mianem groszy. Względem tego, co było kiedyś, też wydaje mi się, że Sztokholm powinien wrzucić nowe światło na to. Jeżeli popatrzymy sobie na ten październik, wtedy tutaj 60 zł, już było, jak widzicie, i nagle wtedy mieliśmy ten pik. No i z powrotem mniej więcej upadek do jeszcze mniejszych wartości. To jest ciekawe, bo ogólnie strtok może mniej więcej podziałać na odwrót, może po prostu być coś takiego, że nagle będzie niezły pik na 45 zł w przypadku takiego tajlu i później będzie leciutka górka, która potem i tak się skończy tak samo jak ta, czyli nikt nie będzie o tym pamiętał i każdy będzie miał to w dupie. To, co jest najgorsze w tym wszystkim, to jednak to, że jest to perspektywa nikła, gdyż i tak kapsuł jest przepotężnie dużo. Kapsuł jest po prostu za dużo. Jest ich. Nikt ich, jak widzicie, nie kupuje praktycznie. Nie ma na nie żadnego popytu. Akurat wcześniej, jak widzicie, jeszcze jakoś ta sprzedaż szła. Tak dzisiaj już jest ona na, na wyczerpaniu. I te kapsuły trzymają się na bardzo niskich progach, wiecie też wydaje mi się, że one wrócą do jednego złotego w momencie po prostu kiedy skończy się Sztokholm ponieważ dzisiaj ludzie jeszcze kupują Sztokholm żeby go otwierać, ponieważ jest on bardziej lukratywny, a wtedy możliwe, że ta tendencja się jakoś odwróci i to Sztokholm będzie taniał, a RMR będzie leciało w górę no jest to taka spekulacja co do filmu z krótkoterminówką to po prostu zrealizuję go wtedy kiedy taka owa się pojawi i co, jeżeli wam się film podobał to możecie nie wiem co Zajrzeć do opisu. Dzięki.